Cześć, witam serdecznie z tej strony ponownie Konti w kolejnym materiale z Lorkanem. Tym razem gift setik tematyka stitchowa, w którym mamy kaser. mamy cztery boosterki i promo kartę ze Stitchem piratem. Na wstępie zapomniałem dodać w poprzednim materiale, że jeżeli mielibyście ochotę nabyć jakieś karciochy, czy to z Lorcanes, czy z Pokemonów, czy jakieś Lego, czy z innych karcianek, to zapraszam oczywiście na TCG Love, z którym gdzie? Z którym? Z którego kodem mojego kodu użyjecie, konti to otrzymacie 4% rabat na całe na cały asortyment. Widzicie, kurde, się tak gubię w tym co mówię że sam nie wiem co chcę powiedzieć, tak więc kod, kąt, kąt i 4% dla was rabatu na asortyment eee, także, nic dodać, nic ująć, brać, korzystać jeżeli macie ochotę eee, co tu się dzieje, jakiś taki karton tu mamy ten klaserek, to może zaczniemy od niego jak tu sobie jakoś tu się do niego dostanę, nie wiem czy on się odkleja gdzieś tu, tu jest od góry odklejanie, okej okay. Z góry go można wyciągnąć. Ten kasarek oczywiście będzie przeznaczony na trzymanie właśnie kart z dodatku Azurite Sea. Patrzcie, jakie fajne styczki! Ciężko mi się tutaj tu zmieścić, żeby wam pokazać te styczka. To są różne wersje tych styczk, które już do tej pory w grze widzieliśmy. Jest tu Rockstar, tutaj w tej kamerce wam postaram się pokazać. Jest ten Carefree Surfer, mamy tych Alienów, tu jest też ten Pirat, który jest głównym motywem tego dodatku. No i w środku mamy kart miejsca, na chyba kart miejsca, na chyba 250 kart około, albo coś koło tego, tak więc yy, zmieści się cały dodatek, jeszcze coś może zostanie. Na jakieś, nie wiem, karty handlowe czy coś. Zobaczymy, odłożę to tu i co mamy w środku tego tutaj kartoniku. Tu mamy cztery usterki, tak chyba było wspomniane. I kartę Promo Stitcha. O właśnie i Karcioszka wygląda w ten sposób. Jest to Foil Promo. Stitch Alien Buccaneer, no i zobaczymy, mam nadzieję, że te cztery boosterki, które tutaj mamy przed sobą, e, że, że tak powiem, odkupią tego, sobie, o, gdzieś tu tego skicza, odkupią e, tego Trowa, który niestety nic ciekawego nie dał, jedną legendę chociażby, to na Enchanted nie liczę, Aczkolwiek gift set był tylko z tego, co pamiętam, nie licząc tych pierwszych dwóch setów, to Into the Inklands miało jeszcze gift set. No i go kupiłem sobie tam kiedyś i też chyba nic ciekawego nie wpadło. Dobra, lecimy. Lead the Way Ben, czyli Bogo, Very Merry Unbirthday, Galactic Communicator, Kohut, Aul, The Walrus, Mosquito Bite, Nani jako pierwsza rka, You Came Back jako druga rka i I'm Still Here Foil, Komonik. Tak więc początek, nie najlepszy. Zobaczymy jak w 12 boosterach nie będą żadnej legendy to powiem szczerze no tak yy, nie zachęci mnie to do dalszego działania e, ale zobaczymy no making magic galactic communicator michael darling jumbo pop e, Ru, sunglasses dr delbert doppler training dummy longboat gantu jako erka superer captain amelia i hades legendarny foil no w końcu w końcu mamy jakąś legendę i to od razu foila: Ades Strong Arm 5431, TAP, zap, Zapłać 3, banisz One of Your Characters, Chosen Character. Akurat nie wygląda ta karta na zbyt mocną, więc zobaczymy, ale kolekcjonerską, foil wersja zawsze jest jakaś opcja na, na wartość tej karty, jakąś w miarę taką fajną, aczkolwiek no niestety. Nie nastawiłbym się tutaj. A tu od góry mam rzut kamery, więc bez sensu kłaść to na, sto, na stojaczku, Ale w końcu jakaś legenda siadła, więc jakieś tam paskudne, e, złe e, duchy odeszły i dało legendę, więc chociaż jedną na 12 boosterów: Fred, Markowski, On Cass, I won't give up. Tinkerbell, Hercules, David, Pixie Dust, Bellwether. Seeking Dolph jako pierwszy RAR, Zipper jako drugi RAR i Pit jako Boiler RAR. Tak więc tu nie mamy dropu. No i ostatni Busterek ze Stitchem, kapitanem kosmicznym, piratem. Kosmita, eee, Pirat, Stitch wjeżdża i nie daje nic dobrego. Pewnie zobaczymy, czas pokaże. Niestety dużo gorszy start w ten dodatek jak w poprzedni. Tak więc no co zrobić. Fairy Ship, Red, Lead the Way, Nick Wilde, Simba. Tim Hawkins, prepare your Bot, tak, tak, Kakamora, Super Air Gadget, Hack Jest Simbus, jest legenda druga, Simbus się w roli głównej. On jest bardzo, bardzo ładną grafiką ma ta karta. E, czy będzie grywalna, nie wiem, jest ciekawa. 5, 4, 4, 2, Shift 3. Na koniec swojej tury, jeżeli on jest zegzertowany, możemy sobie przygotować wszystkie nasze jednostki i na końcu Foil Donald Duck. Tak więc, no, ten gift set zdecydowanie lepiej wypadł na tle e, trowa, bo mam dwie legendy, w tym jednego foila. I wydaje mi się, że ten simba może być całkiem fajną legendą, ze względu na to, że pomarańczowe e, karty lubią właśnie się leczyć, wracać e, i tak dalej. Więc, e, no, tutaj troszkę lepiej niż w trowie, na ogół, no, znaczy na ogół. Jeżeli chodzi o całokształt kształt, to mogło być lepiej, zdecydowanie. No ale cóż. Raz się dostaje, raz się nie dostaje, a później trzy razy się znowu nie dostaje. Jak to woli. Dobra, tyle ode mnie. Zapraszam jeszcze raz na zakupy w TCG Love, Pokémon Lorkana, One Piece, Dragon Ball. Dość mocno teraz się również tam rozkręca w Radomiu, jeżeli jesteście z Radomia lub okolic, albo po prostu chcielibyście nabyć karty z One Piece lub Dragon Balla, też mocno idzie ten temat do przodu. Tak więc... Zapraszam do zakupy. Pamiętajcie, 4% z kodem konti. E, rabaty są fajne, wszyscy lubią rabaty. Tak więc do zobaczenia. Widzimy się w kolejnych materiałach, Widzimy się na streamach, na Twitchu. Trzymajcie się. Cześć.